się okazało, to nie jest koniec walk w Nadeżdino, bo ledwo co wyjeżdżałem z tego miasta, już pojawili się przeciwnicy. Tam mają jeszcze gdzieś schowanego ułaza. Jest tam dokładnie. Dobra, spróbujemy go poczęstować rakietką. Spróbujemy się podkraść i... Czekajcie, to jest ułaz? Nie, to nie jest ułaz. Gdzie on jest? Mniej więcej w tamtej okolicy, no, trzeba uważać, bo jak nas złapie. Dobra, jest przeciwnik. Dobra, przechodzimy na Dragunowa. Szybko do płota. Jest. Pięknie, zdjęty. Bullseye. Klatkę piersiową poleciało. Okej, dobra. Gdzie jest ten ułaz? Ułaz jest gdzieś w mieście. Dobra, zakradniemy się do niego. Jak coś, to komuś sprzedamy pocisk z rakiety. Okej, dobra. Jest pusty już. Panowie się nim zajęli. Wow. To był dziwny skok. Benzyna jest dosyć ważna, więc zostawimy go sobie w tym mieście. A my... Wow. Panowie ramowaniem chyba... Wow, chłopie, tylko mnie nie przejeść, spokojnie. Okej, dobra, to wrócę do was, jak będę już zdobywał czerno. Trochę trzeba się na... balansować, żeby dobrze korzystać z tej mapy. Tak, jak będziemy zdobywać czerno, to do was wrócę. Okej, to do zobaczenia później. Pierwszy obóz. Elektrozawodzko? W Czernogórsku. Ciężko będzie go zdobyć. Tak byście się mogli spodziewać, jest to teren bardziej chroniony. Sporo obozów dookoła, w samym mieście. Centrum dowodzenia, 50 punktów do zdobycia. Będzie ciężko. Spróbujemy jakoś podkraść się do tego pierwszego. Jest tutaj w okolicy. Dużo karabinów maszynowych i nie ma przejścia tutaj lasem, chociaż tak jakby las nam coś robił. Jakąś różnicę. Static GL. Chłopie, ile ty jesteś metrów ode mnie? Chyba nie mogę waypointów używać. Ile to może być? To jest 100 metrów, chyba jedna kratka. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. 400 metrów, powiedzmy. Ustawimy sobie na... Nie, to jest czas. A, nie wiem, czy to się tak da ustawiać. Strzelimy... Tak. Za wysoko. Już prawie. Oj, już tak niewiele brakuje. Chyba dostał. Okej, poprawka. Pięknie. Ej, co to było? Oszustwo. Wow. Jest sukces. Udało się, naprawdę ładne strzały. Okej, dobra. Spróbujemy podkreślić się odrobinę bliżej. Dotarliśmy do pierwszego obozu. Ściągnęliśmy przy okazji jeszcze jeden karabin maszynowy. O! Proszę, już go zastąpili. Ha, no i proszę, pokłopać.
Ale pierwszy obóz nie jest najgorzej. Będziemy się powoli przemieszczać chyba w głąb miasta. Nie wiem czemu dwójka i reszta drużyny. A, bo panów rozwalili, dlatego. Dobra, piątka, szóstka, siódemka i ósemka. Oni też ponieśli niezłe straty. Okej. Tak, już wszystkie jednostki są rozlokowane, to my pójdziemy trochę dalej w miasto. Może się uleczymy? Trochę? O coś kupę jęczysz dziwnie. Chyba troszkę oberwał w międzyczasie. Okej, okay, buy weapons. Trochę magazynków do dragonować chyba brakuje. Tak, jest chyba okej. Super. Przemieszczamy się w kierunku centrum Czerno. Osiedle domków mieszkaniowych. Tutaj jest cicho, tylko ptaki oddali gdzieś ćwierkają. Może i dobrze. Tam coś widziałem? Nie, tylko płot. Ostatnio jak zdobywaliśmy Czarnogórsk, to mieliśmy też sporo zabawy ze snajperami. A tu gdzieś była chyba ta szopa, w której zabili Tana Milesa. Chyba ta, dokładnie. Aha. Wygląda bardzo podobnie. Okej, okay, ile nam zostało? Musimy przejść przez dzielnicę fabryczną. Dostać się do głównego obozowiska. Mam nadzieję, że nie napotkamy na żadnego wroga tutaj. Jeżeli już, to chyba będzie bardziej opancerzony oddział. Dobra, tu nic nie ma. Nie lubię takich otwartych przestrzeni. Zawsze źle wróży. Jest pytanie, co to było? Trochę dalej może. Dobra, zapiszmy nasz postęp. Nie idzie aż tak bardzo źle. Już niedaleko nam zostało. Później jest dosyć odsłonięta część miasta. Na przedmieściach może być trochę ciężej niż w środku, nie będziemy mieli żadnej osłony. Wow. No, skorzystamy jeszcze z tego, że jest tu parę murków. Panowie chyba wiedzą, że gdzieś tu jestem. Coraz bliżej. Dobra, z pointem przebiegniemy. Naprawdę tutaj jest super cicho jak na jedno z głównych miast Rosji, szpital. Tak jak gracie w Daisy, żebyście wiedzieli, szpital w Czerno tutaj. Trochę ponad tabliczki z nazwą. Okej, okay, jesteśmy naprawdę niebezpiecznie blisko już
tego miejsca. Nam się to może wydawać nudne, ale ja naprawdę jestem nieźle zestresowany. Patrzę, gdzie tu ktoś może być. Trochę na lewo minęliśmy. Spróbujemy tędy może. Jest autobus. Czyli to gdzieś tutaj. Udało nam się. Zbliżamy się do kolejnej mieściny na naszej drodze, tym razem Pygorodki. Piękny strzał. Spróbujemy zająć pierwszy obóz. A później będziemy się przedostawać w głąb miasta. Nie jest to może zbyt ufortyfikowana lokacja. Ale kto wie, im dalej na wschód, tym robi się o wiele ciężej. Mam nadzieję, że nagle nie przeteleportował się tam jakiś nowy przeciwnik. Okay. Zaraz spróbujemy obadać sytuację, co tu się dzieje dookoła. Tam jest kolejny obóz. Nie widzę, żeby ktoś tam go bronił. To jest chyba ten główny. Zostają nam jeszcze dwa. Tylko są one chyba nieźle zasłonięte przez krzaki. Okej. Będziemy się powoli, powolutku przemieszczać w głąb. Może zajmiemy się od razu tym głównym. W sumie byłoby wiele prościej. Już kiedyś zdobywaliśmy to miasto. Na samym początku, chyba pierwsza albo druga misja. Widać, Amerykanie jak zostawiali wszystko w popłochu. Czedacka armia. Czedacka armia świetnie skorzystała z okazji i zdobyła ponownie wszystkie mieściny. Jedna po drugiej. Na razie nie ma za dużo akcji, ale wierzcie mi, pod koniec tej kampanii robi się naprawdę niebezpiecznie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja już myślałem, że to światło jakiegoś samochodu. Jeden chłop na całą wioskę. Opowiem wam, ryzykownie czedacy grają sobie. Gdzie są te pozostałe obozy? Jeden jest tam gdzieś, chyba przy tej fabryce. Teraz nie widzę dokładnie. Drugi gdzieś jest tam. Tam, gdzie powinienem być, sierżancie. Panowie jednak zainteresowali się odbiciem Pygorodek, ale zaraz wybijemy im to z głowy. Piękny strzał. Wow. O nie, nie użyjesz tej
Kiednice. Aj, prawie. Nie. Stój w miejscu. Wow, on do nas celuje. Wow, to było niezłe. Ładnie, piękny oddział zdjęty. I pojegorodki już są nasze na stałe. Całkiem w ciapkę to wyszło. Tym razem na dobre wrócę do was, jak będziemy zdobywać następne miasto. To chyba będzie pusta. To do zobaczenia. Dojechaliśmy do kolejnej miejscowości. Tym razem pusta. Wiesz, mam informację, że gdzieś tutaj jest jakiś nieprzyjaciel. Robi się odrobinę ciemno i nie do końca widzę, gdzie on może być. Trochę mnie to martwi. Nie powiem nie. Teraz powinienem mieć lepszy widok. Aha. Jest pięknie widoczny. Dziękuję. Na razie skrypty chyba włączają się tak, że mają zostawionych parę takich statycznych punktów obrony. Nie wiem, kiedy zaczynają się pojawiać żołnierze przeciwnika, kiedy w końcu przyjdzie im na myśl, żeby dane miasto bronić. Już jest raczej za późno. Ale nie będę narzekał. Koło msty powinno się zrobić w miarę niebezpiecznie. Zdobędziemy jeden punkt, pójdziemy do środka miasta. Niestety przy okazji obudziłem wszystkich w elektrozawłocku. Jak z Pojgorodek jechałem drogą asfaltową, napotkałem na obóz nieprzyjaciela. Okej, mamy pierwszy obóz. Będziemy się starali dojść do środka miasta. Tak jak ostatnio. Okej, obóz nie jest daleko. Nie wygląda, żeby był niebezpieczny. Tutaj z tego co pamiętam, jak przechodziłem, to pierwszy raz byli tu żołnierze. Gdzieś tam w tej dolinie było paru. Mam nadzieję, że zostawiłem drużynę moją w bezpiecznym miejscu. Jak na razie bez większych przeszkód udało nam się tutaj dostać. Także nic nie przegapicie. Już myślałem, że tak się stanie. Surprise.
Přišli jsme pro vězně, jestli mluvíte o tomhle. Kurva, promiňte pane, to ta vaše výstroj, nepoznal jsem, omlouvám se pane. Prostě nám ho předejte. Pojď Valery, ty prase smradlavý, vypadneš voca. Tady ho máte pane. Díky. Díky? No okej, mamy odtransportować jakiegoś więźnia. Mamy do tego świetny pojazd. O, jesteś aresztowany. Stay down, asshole. Stay down, yeah, like a boss. Co mam z tobą zrobić? Mam cię aresztować? Hello? Oh fuck. Okej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bo na to nie byłem przygotowany, nie wiem co teraz zrobić w ogóle. Nie mam śmigłowca. Ten nie wiem czy za mną będzie podążał. No i wracam już do was po raz ostatni w tym let's playu. Słuchajcie, próbowałem wszystkiego. Ale nie wiem dlaczego ten skrypt nie chce się uruchomić. Byłem tutaj już dwoma śmigłowcami, przypłynąłem tutaj amfibią i... Raz to byłem sam, później pojechałem po wszystkich moich towarzyszy, którzy byli rozesłani po całej mapie. Nie przywiozłem tutaj jeszcze tylko całej mojej drużyny, czy całego składu, że tak powiem, całego mojego wojska. Bez tego mogę tylko i wyłącznie zabić Lopotewa, ale nawet nie uzyskam żadnego zakończenia, bo tak jakby nie mam dalej żadnych zadań, więc niestety tak to się pewnie zakończy, nie mam nawet dla was napisów końcowych. A szkoda, bo chciałem tak w pełni profesjonalnie zakończę chociaż jedną grę, ale powiem wam szczerze, a to takie resume na koniec. Początek gry bardzo mi się podobał. Akcja zdecydowanie na początku była najlepsza, była trochę prowadzona za rączkę, ale mi to nie przeszkadzało. Myślę, że do misji, przy której zakończyłem, wyglądało to naprawdę świetnie. Szczególnie dialogi z Napą i wszystkie postaci, które wystąpiły tutaj w tej grze. Rozczarowała mnie na pewno ostatnia misja. Ostatnią misję przechodzę dwa razy tyle, co samą grę. Bo w Armę grywałem już wcześniej, więc myślę pierwsze chyba 10 godzin to było od pierwszej do 9 misji. A teraz ostatnią misję przechodzę godzin chyba 15. Jeżeli podliczyć by wszystkie próby moich śmigłowców, amfibii i zdobywania wiosek, które musiałem robić razy dwa. Myślę, że to i tak jest sukces, że udało mi się zaplanować za drugim razem wszystkie za i przeciw podejścia, ruchy przeciwnika. No i nic, przynajmniej mamy odbitą Czarną Rosję. Powiedzmy, że jest to zwycięstwo. Gdyby się nam udało dostarczyć Lopotewa w ręce Rosjan, rząd rosyjski, z tego co czytałem, bo już nie wytrzymałem presji i przeczytałem sobie zakończenie, rząd rosyjski stanąłby po naszej stronie, po stronie Czarnorosji, Napy i... O nie, my tu jesteśmy tak bardziej covered action. Czyli nie po naszej stronie amerykańskich Marines. Ale Czarnorosja byłaby wolna, a Napa z Czarnorosską Armią zaczęłaby współpracować, więc byłoby to jedno z bardziej pozytywnych zakończeń, ale niestety gra, jak widać, troluje mi mnie i nie daje mi dojść do tego. A szkoda.
No naprawdę chciałem z wami to zakończenie przeżyć. Czy coś jeszcze? Jeżeli chcecie grać w RME2, na pewno pierwsze 9 misji jest jak najbardziej super. Ostatnia jest naprawdę zbugowana i naprawdę kiepski finał. Na grę się, czy w ogóle wszystko raczej poznaje się po tym, nie jak się zaczyna, ale jak się kończy. Więc powiem wam szczerze, że końcówka bardzo negatywnie na to wpłynęła, ale mam nadzieję, że chociaż część z was miała bardzo dobrą zabawę na początku. Okej, dosyć mojego gadania na dzisiaj. I tak już jestem zmęczony, idę spać. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo. I to na pewno będzie niedługo w następnym Let's Playu, w trochę innym klimacie. Jakiś teraz chwytliwy zwrot. To może z obrotowy. Dawn, this is Razor. Lopetegui was killed in the firefight, sir. Lopetegui's down. You gotta get out of here.